Przede wszystkim chciałam tylko podziękować tym z Państwa, którzy nadesłali pracę na tę wystawę, którzy na nasze hasło sztuka i dokumentacja zechcieli odezwać się. I w sumie rola kuratora ogranicza się do tego, że staram się jak najlepiej zaprezentować prace, które Państwo przysłaliście. Oglądając się różnym akcjom artystycznym, zauważam, że, to, że jakby w tym nowszym wydaniu sztuka to, co się dzieje między ludźmi, co artysta proponuje. A więc bardzo trudno byłoby to zamknąć w jakimś dziele, ramkach, czy kamieniu, czy czymś. Więc dokumentacja urasta do bardzo ważnego elementu dzieła sztuki, w którym jest zachowana pamięć o nim, przekaz dla innych, no choćby dla samego autora, który może za kilka lat zapomnieć, w jakiej akcji uczestniczył. Też się chciałem dołączyć do tych podziękowań dla artystów przede wszystkim, że nam tutaj zaufali i powierzyli swoje prace. Nasz plan jest taki, żeby te prace gromadzić, także nie tylko prace, ale także wszelkiego rodzaju formy dokumentacji w DVD czy katalogi i tak dalej i tworzyć tam właśnie przy Galerii Patio w Akademii Humanistyczno-Akademicznej taką bibliotekę sztuki, która z czasem będzie takim miejscem studiów nad sztuką właśnie tego rodzaju, która domaga się dokumentacji. Tam, żeśmy wszyscy zgodnie stwierdzili, że Festiwal Sztuka i Dokumentacja uważamy za otwarty. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Dziękujemy bardzo, zapraszamy do tego.